Cześć wszystkim! Na Opel 7, przeciąg Tyranny. Okej, w przednim odcinku doszliśmy do... Wróciliśmy do niechcianego miasta, by porozmawiać z Tunonem. Tunon zaprosił nas na prywatną audiencję, na którą się teraz udamy. Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia. This civil war, this feud, is an insult to Kairos's peace. It should not have taken the better part of a year to silence the last vestiges of the Oathbreakers. Zgadzam się, Wysoki Sądzie. Our allies squabble while our enemies regroup. It falls upon the court to measure the extent of the damage and to execute the agents of disorder. I suspect that treachery, negligence, disunity, and greed have infected one or both of our esteemed allies. Until you are instructed otherwise, this matter is the court's primary focus. Okej. Uważam, że część z tych cech każdego z nich opętała. Graven Ash and the voices of Nerat must be examined in close detail. You are charged with observing the Archons and presenting your case that one of them has wrought chaos and disorder upon the Tears. Czy to możliwe, że obaj są winni? It's possible. But the momentum of the conquest up to this point suggests otherwise. The failure at Vendrian's Well implies a coordinated will behind the chaos. Aha, okej. Czyli sądzisz, że te wszystkie spory nie były po prostu winą obojgu stron, tylko któryś z archontów rzeczywiście działał, aby zatrzymać. Okej, jest ciekawa wizja. As always, you will be held accountable for what you do in the court's name. But you are free to conduct your investigation in the manner of your choosing. You must expect lies, misdirection, and manipulation. Suffer not such obstructions of justice. Okay. The disfavored seem the logical first step in your inquiry. The Legion holds you in some esteem. Engraven Ash has shown deference to the court in times past. Okay. No doubt the disfavored will be rife with accusations and evidence against the voices of Nerat. Graven Ash is a noble man, but never underestimate his capacity for deception. A wise general succeeds by knowing when to be unreadable to the enemy. Okay. You should, of course, speak with the Scarlet Chorus and gather their testimony. But it stands to reason that most in the chorus would sooner brag about a pauldron fashioned from your skull than entertain your questions. Do not regret killing the rabble that impede your investigation. They will be easily replaced. Porozmawiam z Archontem Wojny. Your fellow Fatebinders have been busy acting as my eyes and ears. I have a few leads for you to follow. You should, of course, speak with your brothers and sisters of the court if you need further counsel. Okay, zrobię tak. The disfavored have made use of the sage's network of dovecotes and messenger birds as they come under capture. I've heard multiple claims of strategic communications gone missing. The sages are broken, their citadel in flames, but they were not slaughtered to the last. Some of their numbers still congregate around the smoking husk of their burning library. If they have been reading disfavored communications, learn what they learned, then execute them. Okay. The Oathbreakers were reported to be using iron armaments, more than they might acquire from looting what few disfavored they killed. Any iron in the Tears not rusted through was made by forge-bound hands in Lethian's Crossing. Between craftsmen and quartermaster, someone let iron fall into enemy hands. Investigate this matter and bring the thieves to justice. Robi się. There is a final matter to discuss. A sensitive topic. Co trapi, Wysoki Sąd? In spite of the many shortcomings at Vendrian's Well, you managed to make a name for yourself. You proclaimed an edict of Kairos, resolved its demanding conditions, and ascended the mountain spire. Any one of these feats would be worthy of recognition by the highest authority. You managed to accomplish three. Wykonywałem jedynie swoje obowiązki, Wysoki Sądzie. Your sense of obligation to your role is admirable, but modesty will not recommend you to the task ahead.
Aha. Whether by design or by accident, you have captured the attention of Kairos's army and the local Tearsmen alike. This is no small opportunity, and the court charges you with exploiting your new standing to its fullest potential. Okej, cokolwiek ma na myśli, mówiąc to? You have a title in our hierarchy. However, it's a little known secret that one's standing in the world is determined by their infamy, their deeds, and how they come to be known. Mind this notion as you bring justice to this lawless frontier. There may come a time when your deeds speak for you louder than any title. Mm-hmm. Whatever you did to capture the attention of the masses at Vendrine's Well, I would encourage you to do so again. Mm-hmm. Zrozumiałem, będę czempionem sprawiedliwości. Good. It falls to us to set a new standard for these southern barbarians. A, dobrze powiedziane. You are dismissed. Should the court have need of your presence, you will receive word. Go forth and do my bidding, and bring glory and honor to the Tears in Kairos' name. Objection! Zobaczcie na Trunona. I jeszcze to skrzęśnięcie ekranu. Chyba musiało być nawiązanie. Ta. No i dostaliśmy sporo doświadczenia. Raven Ash protects. Zobaczymy, co inni stanowiciele losu będą nam w stanie powiedzieć. A, tak, dostaliśmy parę nowych misji, zaraz się im przyjrzę. Tak. To już chyba możemy zamknąć. Proces archontów. Dowody przeciwko każdemu z nich. Serce burzy. Spotka się z grobowym Ashem. Niespokojne wizje. Znajdź drogę do wieży w rozstajach Letiany. Chyba tym się zajmiemy w pierwszej kolejności. A potem pójdziemy do grobowego Asha. Okej, okay, dobra. Stanowiciele! Co macie do powiedzenia? Stanowiciel Rogalus. Witaj z powrotem, stanowicielu. Masz minę ucznia proszącego o odpowiedź na pytania. Pytaj, jestem dziś przy chylnym nastroju. Powiedz mi o dawnych archontach. Rin, drugi archont Pioruna, często miewał kłopoty z kontrolowaniem swojej mocy. Jeżeli pozostawił sobie na choćby chwilę dekoncentracji, jego dotyk zabijał wszystko, co żywe. Przynajmniej tak twierdził po tym, jak zabił pierwszego archonta wody przy okazji dyplomatycznego ścisku dłoni. Gdzie pobierałeś nauki młodości? Jestem strażnikiem sądu, odkąd pamiętam. Jako dziecko wykazywałem pamięć absolutną i chłonąłem całą wiedzę, jaką miałem do przekazania. Tunon i moi nauczyciele. Pamiętam, że serdecznie nienawidziłem wykładów i chciałem się uczyć w swoim tempie. Zabawne, zazdrościłem wtedy mędrcom z teraz, którzy mogli całe życie spędzić na lekturze, a i tak nigdy nie przeczytaliby wszystkich pozycji w swojej księżnicy. Oczywiście teraz dodali pergamin została tylko płonąca ruina. Co możesz powiedzieć o stanowicielach? Obawiam się, że musisz wyrażać się precyzyjniej, wedle ustalonej rachuby. Jest nas co najmniej kilkoro. Co myślisz na temat stanowiciela wojny? Nuoval jest bystry, bezczelny, a do tego to fanfarą zamiłowania do przelewania krwi. Czasami bywa nie do zniesienia. Jego wyroki są sprawiedliwe, choć miewa tendencję do wymierzania surowych i bezkompromisowych kar. Obawiam się, że musisz wyrażać się precyzyjnie. Okej, okay. Co mówisz o stanowicielu równowagi? Kalio jest z nas wszystkich najlepsza. Jest jej przenikliwość nie ma sobie równych. Jeśli Tunon ma jakiegoś faworyta, to jest nim właśnie ona. Jest podejrzliwa i spostrzegawcza. Człowiek zawsze czuje się w jej towarzystwie niepewnie. Choć oczywiście my, którzy działamy w granicach prawa, nie mamy się czego obawiać z jej strony. Co myślisz o mnie? Podążasz ścieżką porządku i dyscypliny. Być może jesteś nawet zbyt uporządkowany jak na swoje stanowisko, ale nie ma to znaczenia, jeżeli będziesz mądrze wykonywał swoje obowiązki. Uważaj, by nie zbłądzić na ścieżkę chaosu. Na jej końcu leży bowiem bunt. Okej. Co możesz mi powiedzieć o starych murach i zmorach? Czego mam zacząć? Powiedz mi o starych murach.
Niewiele wiadomo na temat tych starożytnych budowli, poza tym, że są starsze od wszystkich spisanych kronik. Owe zakazane ruiny przecinały terasy i północ na stulecia przed tym, nim wznieśliśmy nasze miasta. Przypuszczam, że tylko hegemon żyje dostatecznie długo, by wiedzieć więcej. Opowiedz mi o zmorach. Zmory zamieszkują stare ruiny, ale ich natura wciąż pozostaje dla mnie zagadką. To istoty z dymu, pazurów i kłów. Jeśli będziesz miał nieszczęście z którąś z nich walczyć, pamiętaj, że są wrażliwe na zaklęcia, ale magia przyciągnie inne, które czają się w pobliżu. Okej? Chcę dowiedzieć się czegoś więcej o terasach. Co masz mi powiedzieć o niechcianej terasie? Niechciana terasa znajduje się najdalej na północ, jako pierwsza pokłoniła się hegemonowi, choć nie bez oporu. Hegemon planował inwazję na niechcianą terasę na długo przed tym, jak nasze wojska zaatakowały jej stolicę. To ważny ośrodek handlowy. Tutejsze rynki tętnią życiem niezależnie od tego, kto akurat sprawuje władzę. Okej, co powiesz więcej o młodych krainach? Młode krainy leżą w środkowej południowej części teras. Należą do nich Wierzchołek Lazur, Przystań i Krzepa. Lazur słynął z niezwykle urodzajnych ziem, które żywiły całe terasy. Tak było do chwili, w której edykt kamienia spustoszył tę krainę. Warto tu również wymienić Krzepę, ponieważ kraina ta znajduje się najdalej wysunięta na południe terasę. Do tego jest najbardziej nieugięta i najtrudniejsza do podbicia ze wszystkich krain. Często mówi się, że dopóki nie upadnie Krzepa, pozostałe krainy także przetrwają. Tamtejsza armia toczy też żartą walkę ze zgardzonymi, choć edykt burz znacznie osłabił ich możliwości obronne. Upadek Krzepy jest już tylko kwestią czasu. Ta ostatnia wioska broni się nieugięcie przed złymi legionami hegemona. Okej. Chciałbym się do czegoś więcej o wolnych miastach. Wciąż istnieją trzy wolne miasta. Ostatni port, Wirowa Paszcza i Baris w łańcuchach. Pierwsze i najsilniejszym spośród wolnych miast był za horyzont, zmieszczony przez hegemona w 429 edyktem zgiełku. Po upadku za horyzontu pozostałe wolne miasta szybko pokłoniły się hegemonowi. Okej, co powiesz mi o mędrcach? Nie będę rozmawiał o mędrcach, to zgraja szarlatanów i oszustów, samolubnie zgarniających dla siebie całą wiedzę, jaką dostaną w swoje lepkie łapy. Są zaślepieni własnym oszustwem i manipulacjami. Sami sprowadzają sobie na głowę katastrofę. Ponoszą wyłączną odpowiedzialność za płonącą księżnicę, jedną z najgorszych zbrodni w dziejach, która nigdy nie zostanie im wybaczona. Okej, dobra, żegnaj. Ciekawe, czy ludzie z Legii, z chóru i z wzgardzonych będą chcieli z nami rozmawiać. To za chwilę jeszcze zobaczę. Okej? Kalio. Janusz Tracz, widzę, że wróciłeś do swoich. Twoje czyny, wyczyny z Stoni Wendriena wymagają omówienia. Czym mogę ci służyć? Czy coś się wydarzyło w czasie mojej nieobecności? Pojawiły się pogłoski, że podczas kampanii w Lazurze kopiec stał się nieposłuszny wobec grobowego Asha. Zajęło mi się dochodzenie w pobliżu Wrót Równin i uznawszy plotki za prawdziwe, rozprawiłam się z kopcem przy użyciu edyktu kamienia hegemona. Sama ziemia obróciła się przeciwko zdradzieckiemu archontowi, gdy kraina rozdarła się w wyniku słusznego sądu. Wiele mówisz o moich działaniach. Szpiegowałaś mnie? Nie zgrywaj zdziwionego. Moją powinnością jest zapewnienie, by wszyscy, którzy działają w imieniu arbitra, stosowali się do ducha jego praw, jeśli nie do litery. Oczywiście, nie mam nic do ukrycia. Tak mówisz, ale muszę ocenić obiektywnym okiem wszystkie przedstawione mi dowody. Przyjmij, że jesteś pod obserwacją, stanowicielu, ale nie przejmuj się. Tego samego może się spodziewać każdy obywatel Imperium. Jak spędziłaś czas w mieście niechcianym? Tunan wysłał mnie z zadaniem tu i tam. Rozstrzygam spory pomiędzy miejscowymi, kiedy arbiter jest zajęty czymś innym. Od spor handlowych do wyrzucania chórzystów koczujących dziko w piwnicach. Bardzo satysfakcjonująca praca. Chwała wojny nie jest zaszczytem przysługującym takim jak my. Jesteśmy
połotkami płynącymi w ślad za Dunonem i zbierającymi po drodze ochłapy. W porównaniu z planktonem z teraz jesteśmy wielcy i groźni, ale wciąż jesteśmy tylko płotkami. Okej, chcę się dowiedzieć więcej o Dunonie. Dunon jest sprawiedliwym i wymagającym arbitrem naszego hegemona. Przemawia głosem kodeksu Kyrosa, a jego słowa jego osądem. Tego wszystkiego nie tylko możesz się dowiedzieć, jeśli go zapytasz śmiało, czy wciąż cię onieśmiela? Żartuję, ma się rozumieć. Okej, mam pewne obawy co do wojny. Możesz się z nimi ze mną podzielić w tajemnicy. Nasze armie rzucają się sobie do gardła. Podzieleni nie zwyciężymy. Mniej się przyjmują armiami niż samymi archontami. Ład jest niemożliwy, kiedy zderzają się góry. Kogo widzisz w roli zwycięzcy? Okej, możemy wspierać albo powiedzieć, że obie strony są równie nieudolne. Wskardzonych, nasilitarni żołnierze przynoszą nam triumf. W twoim rozumiewaniu jest mądrość. Wojna wygrywa się przebiegłością, strategią i siłą. Skarceni na polu walki ustępują tylko liczebnością. Biorąc pod uwagę ich przeciwników, aż i jego żołnierze z nawiązką wyrównują ten niedostatek. Okej, dobra. Stał jeszcze ten stanowiciel wojny. Ojejku, ależ mi taki gruby. Tunel przychylność 1. O, Janusz Tracz! Powracasz bez szwanku i bardziej szanowany niż dotąd. Weszło ci to w krew. Chociaż musisz uraczyć mnie opowieściami o wszystkim, co się zdarzyło podczas swojej podróży. Chwila odpoczynku w gronie przyjaciół dobrze mi zrobi. Mów śmiało. Dałbym tyle pierścieni, ile waży dorodny dzik, żeby poznać twoje myśli. Chodź, porozmawiamy swobodnie. Jak wybrano cię na stanowiciela? Nie mogę mówić za innych stanowicieli, ale ja trafiłem do sądu, kiedy byłem jeszcze chłopcem, niezwykle zresztą porywczym. Skazano mnie na karę śmierci za przestępstwo z bezczeszczenia zwłok. Nie byłoby to nic tak wymyślnego, jak sobie teraz zapewne wyobrażasz. Po prostu paliłem zwłoki, czekając na pochowanie. Na miejscowe władze zdążyły posłać na mnie na szafot. Arbiter dostrzegł we mnie wielki talent, którym należało tylko pokierować. Dlaczego paliłeś zwłoki? Stosy zwłok na ulicach bardziej przyczyniły się do roznoszenia zarazy niż najbrudniejsze szczury. Miałem tylko 10 lat i byłem słabym wojownikiem. Robiłem dla mojej ojczyzny co mogłem. Dlaczego było to przestępstwem? Były czasy, gdy nawet ludy północy wierzyły w zabobony, nim hegemon przyniósł oświecenie krainom. Mieszkańcy mojego miasta uważali, że odmawiając poległym wojownikom należytego pochówku, odbieram możliwość powrotu do ziemi. Całe szczęście, że Tunon cię ocalił. Jak mówiłem, arbiter dostrzegł we mnie coś niezwykłego i cennego, jak zresztą w każdym z nas. Ciebie również wybrano do naszego wielkiego sądu, za co jestem wdzięczny. Jako stanowiciel wojny jestem mocno uzależniony od twoich talentów. Okej, interesują mnie maski Tunona. Są dosyć niepokojące, prawda? Nawet dla kogoś takiego jak ja. Ale zapewniam cię, niewinni nie muszą obawiać się ich obiektywnego, beznamiętnego spojrzenia. Co konkretnie chcesz wiedzieć o maskach arbitra? Chcę się dowiedzieć więcej o milczącym obliczu. Milczące oblicze to oblicze, które Tunon pokazuje nam wszystkim w związku z czym mamy, niewiarygodne szczęście. Milczące oblicze to oblicze cierpliwe, służące do słuchania. Kiedy Tunon, przewodniczący we wszystkich sprawach wniesionych do sądu, dba... Tak. Kiedy Tunon przewodniczy we wszystkich sprawach wniesionych do sądu, dbając, aby wszystkie strony sporu zostały wysłuchane. Okej, chcę się dowiedzieć o stanowczym obliczu. Ostatni znany przypadek, kiedy Tunon ukazał stanowcze oblicze, to chwila, w której osądził i skazał na zniszczenie połowy dzielnic w mieście niechcianym. Od tego czasu rządzi naszą północną terasą sprawiedliwie i spokojnie. Jest również skutecznym dyplomatą. Chcę się dowiedzieć o obliczu, którego już nie ma. Mówi się, że w dawnych wiekach Tunon nosił trzecią maskę. Słyszałem pogłoski, że oblicze to drażniło naszego hegemona i dlatego zostało zniszczone. Jak wszystko i wszyscy, którzy go drażnią.
Czy kiedykolwiek widziałeś, jak kto nam zmienia maski? Tak jak ty... czy ja zmieniamy ubiór? Tego nie mogę powiedzieć, ale widziałam, jak maski się zmieniają. Mogą się zmieniać, mimo że arbiter ani nikt inny ich nie dotyka. Nie jest to coś, co można zobaczyć w trakcie. Po jakimś czasie zdajesz sobie sprawę, że już się to stało. Sąd ma i tak dość pracy, więc nie zaprzątajmy sobie głowy roztrząsaniem tajemnic. Możesz mi przypomnieć historię i początki stanowicieli? Jesteśmy stosunkowo młodą organizacją, choć istniejemy już 2 stulecia. Głosy na ratę grobowe aż potrzebują armii, które wykonują ich wolę, a Tunon włada skromnym dworem wasali. Istniejemy jako przedłużenie prawa. Nie mamy na całym Terratusie miejsca poza naszą jurysdykcją. Powiedz mi więcej o armiach hegemona, naszych sprzymierzeńcach. Ach, tak, z takimi przyjaciółmi nasza praca często nie wymaga żadnych wyjaśnień. Pytasz o szkarłatny chór czy zgardzonych? O szkarłatny chór. Żołnierze szkarłatnego chóru wywodzą się ze wszystkich zakątków każdej krainy. W każdym przemarszu chór werbuje na podbitych ziemiach wszystkich jak popadnie, by uzupełnić swoje szeregi. Nie ma w chórze ciągłości dowodzenia. Nerad zezwala silnym, by rzucali wyzwanie swoim zwierzchnikom, a nawet ich do tego zachęca. Ale chór jest bardzo liczny, a rozwiązania siłowe prawie zawsze się sprawdzają. Choćby Rogalus upierał się, że nie. Poza tym szkaratny chór czerpie siłę z mas, które wchłania. Jego krwiopiewcy wykorzystują z wiedzy rozmaitych czarów z teraz, a wielu najlepszych żołnierzy chóru wychowało się tu na południu. Dobra, powiedz mi o zgardzonych. Zgardzeni to żelazna szpica wielkiej falangi hegemona. Zbrojeni w najlepszy oręż, wszechstronnie wyszkoleni i dowodzeni przez genialnego grobowego Asha, nie mają sobie równych w otwartej walce. Powiedzenie legionu grobowy Asha nas ochroni nie jest czczą przechwałką. Archont wojny potrafi użyczyć żołnierzom swej siły, woli i siły i dać im wytrzymałość przekraczającą ludzkie możliwości. Mam dla wskarconych wiele szacunku, ale wiem, jaki mają do mnie stosunek. Są ze sobą bardzo zżyci, wszyscy pochodzą z północnych rodów, wielu z nich jest ze sobą spokrewnionych. Ale biorąc od uwagę naszą rolę w wielkiej hierarchii, nie mogą się dziwić generałowi Ashowi, że nie każdego do siebie dopuszcza. Okej? Protects. Dobra, co jeszcze możemy powiedzieć? O! Zająłem wieżę w studni Vendriena. Okej, dobra, mam u niego przychylność Tunona. Okej, trzeci poziom nam spotyknął. Zobaczymy, czy dostałem za to jakąś zdolność. Więc krążące po sądzie pogłoski są prawdziwe. Chciałbym pewnego dnia na własne oczy zobaczyć to wieżysko, które wyrosło nad krainami jak miecz wbity w niebiosa. Chcę posłuchać o twoich przyszłych triumfach podczas wojny lub o niedawnych wydarzeniach. Nie zmęczyły cię jeszcze moje opowieści, Janusz Taracz? Przyznaję, że sam nigdy nie męczę się opowiadaniem. Dobrze więc, będę sławił dokonania swojego podboju. Niech chwała władzy hegemona dotrze do uszu, które chcą o tym słuchać. Gdybyś tylko mógł towarzyszyć mi w mojej ostatniej misji do przystani Bracie. Była to porywająca wyprawa pełna rozlewu krwi i intryg. Idąc za przykładem Gwardii Wendrieńskiej, Dukeniusowie zmienili zdanie co do wierności hegemonowi. Pędziłem więc bez spoczynku, wiedziony pogłoskami, że zbiegli do zapału. Spędziłem w pościgu kilka dni, aż wreszcie ich dopadłem i rozprułem im brzuchy. Na mój miecz krew byłych władców przystani spłynęła czerwienią po jej ulicach. Okej, dobra, bywaj. Zobaczmy. Właśnie, czy dostajemy jakieś w końcu zdolności od innych? Zdolność zwrotki. Ciekawy Ep. Szybciej nabiliśmy lojalność niż z Barikiem. Okej, dobra, Tunon. Okej, wygląda na to, że przychylność Tunona nie daje nam żadnych zdolności. Szkoda. Tylko przychylność frakcji. Tex.
I'll do it for the North. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze, czy oni coś nam będą mieli do powiedzenia. Nie sądziłem, że wyjdę żywa z tamtej przełęczy. Bardzo przysłużyłeś się Legionowi Stanowicielu. Wszystko jest lepsze od przedłużającego się oblężenia, co Stanowicielu? Ciesz się wojną, dopóki jeszcze możesz. Stanowicielu, nie czuję się swobodnie w tej wytwornej sali, choć muszę przyznać, że zawsze to jakieś wytchnienie od pola bitwy i placu ćwiczebnego. Jeżeli aż chcę, żebym został tutaj i reprezentowała jego interesy podczas okupacji, to zamierzam sprostować temu wyzwaniu. Nie może być gorzej niż kiedykolwiek byliśmy w rozstajach Letiany. Ale dość już tych żartów. Okazałeś hojność, przekazując kontrolę nad mieściną zgardzonym. Nad żelazny Legion musi czasem odpocząć od linii frontu. Okej. Okay. Coś jeszcze? Moglibyśmy również z nimi pogadać. Zobaczymy, czy w ogóle będą chcieli gadać. Drżąca pożoga. Spaliłabym cię na miejscu, gdyby nie to, że tu nam patrzy nam na ręce. Ignorując cię, patrzy dalej ostrowym wyrazem. Stanowicielu, sąd tu nie jest ci obcy, ale ja wolałabym tu spędzić jak najmniej czasu. Choć wokół nas są ściany, czuję się dziwnie obnażony. Ostrzegam cię, kiedy sparłeś Asha, podpisałeś swój wyrok śmierci, ale w takich sprawach nie wypada mówić w sądzie. Dzięki tobie czas spędzony w terasach będzie bardzo interesujący, prawda? Oczywiście, że tak. Okej. Okay. Tak myślałem, że nie będą zbyt na nas miło nastawieni. Co my tutaj mamy? Wszyscy interesanci, którzy wywołali niezadowolenie tu, no, trafili do dołów pod sądem. Okej. Okay. Ciekawe. Dobra. Coś się tu jeszcze dzieje. Co to za gość? Witaj z powrotem, chłopcze. Obejrzenie spełnienia edyktu byłoby niezłą rozrywką, ale chyba cieszę się, że przeżyłeś. Bledenmark, Archont Cieni, skupia nieobecne spojrzenie i patrzy na ciebie z uśmiechem. Stoi bez ruchu, ale wydaje się przesuwać w otaczającym go cieniu. Okej. Okay. Podobno postawił jej swoje pierścienie na krowobołowego Asha. Niegłupia decyzja, w końcu to Archont Wojny. Ale powiedz szczerze, wybrałeś go, bo wydawało się to słuszne, czy też wspieranie głosów było gorszym wyjściem? Okej. Okay. Nasze życie zależy od powodzenia operacji. Okej, okay. Kto przy zdrowych zmysłach zaufałby głosom Nerata? Miło jest czasem zwyciężyć głosy Nerata, przynajmniej nie chodzi ciągle rozżalony lub niezdecydowany, jak niektórzy znani mi archonci. Okej. Okay. Więc jedno. Archont tajemnic żywi się brakiem zaufania. Kiedy wszyscy mają cię za kłamcę, mówiąc prawdę, można zadać naprawdę bolesny cios. Najważniejsze, że edykt egzekucji został wstrzymany. Wszyscy stacjonujący w studni Wendriena powinni być ci wdzięczni. Zakładam, że zamierzasz na spotkanie z Aszem, ale najpierw musimy uciąć sobie pogadankę. Okej, okay, słucham. Wszyscy ci się przyglądają, czyniłeś bowiem coś niemożliwego. Spróbujesz zgadnąć, o czym mówię? Okej. Okay. Jestem pierwszym przedstawicielem, którego Krys postanowił w zasadzie, może nie. Jestem pierwszą osobą, która unika twoich retorycznych pytań. Jestem pierwszym przedstawicielem, który obudził wieżę w starych murach. Który zakończył edykt? Nie. To już się działo. To również się działo. Dobra, jestem pierwszym przedstawicielem, który obudził wieżę w starych murach. Nie mylisz się. To zdecydowanie było zaskoczeniem. Ale nie jedynym powodem, dla którego zatrząsnąłeś terasami. Obwieszczenie edyktu to nic nowego. Podobnie jak przeżycie lub spełnienie warunków edyktu. Jesteś jedynym, jednak pierwszą osobą, która obwieściła edykt, a potem spełniła jego warunki i przeżyła. A za jednym zamachem udało ci się przeżyć drugi edykt, zakończyć ten, który obwieściłeś, a do tego obudzić magiczną budowlę, która przez stulecia pozostawała uśpiona.
A teraz trafiłem na twoją skróconą listę potencjalnych problemów. Mniej więcej. Głównie więcej. Uśmiecha się złowieszczo. Nie interesuje mnie, co uczynisz z tymi informacjami, ale powinieneś wiedzieć, jakie zagrożenia na ciebie czyhają, skoro nie jesteś już nikim. Trzymanie ze wzgardzonymi to mądre posunięcie, chłopcze, a przynajmniej mądrzejsze niż bratanie się z archontem tajemnic. Nigdy nie będziesz jednym z nich, ale jeśli będziesz szanować wojowników generała, to będą ci służyć najlepiej, jak potrafią. Dziękuję za poradę. Archont cieni wzrusza ramionami na pożegnanie, a jego złote oczy pełne są zaciekawienia. Okej, dobra. Czy ma nam coś jeszcze do powiedzenia? Czy jest jakiś powód, dla którego patrzysz na mnie, jakbym cię właśnie wypatroszył, chłopcze? Czy po prostu lubisz tak się stać i gapić? Ten... Ma już trzeci poziom przychylności? Wow, za szybko poszło. Ten karwasz, który nosisz, jest dosyć interesujący. Pewnie sądzisz, że na tobie wyglądałoby jeszcze lepiej, co? Ten... Nosi lewą rękę, przyglądając się karwaszom czerniącym niż noc. Wydaje się być zarazem twardy, jak obsydian ulotnie, jak wesnienie, niemal jak krzywa istota. Nazywa się Związanie Cieni. Chcesz go? A żebyś wiedział. Okej. Okay. Sapie z trudem ściąga karwasz, który jednak jest namacalny i rzuca go jedną ręką. Ostrożnie z nim, ostrzega cię, kiedy przyjmiesz podarunek. Nie tylko ostrze mogą być obosieczne. Okej. Okay. Twoja potęga wzrosła. Związanie cieni zdobyto. Okej. Okay. Cokolwiek to jest. Gdzie to dostaliśmy? Zobaczmy. Obrażenia minus 10% wszystkie. O, to jest ciekawe. Dobra, to jest pancerz ciężki, żelazo, jakość świetna. Odzyskanie gotowości, atak bez broni. Zaciemniona skóra. Obrażenia minus 10% wszystkie. Rozgłos. Zdolności przedmiotu. Zamień się we własny cień. W tej formie powodujesz dodatkowe obrażenia magiczne przy każdym ataku, a trzymane obrażenia zostają zredukowane. Efekt ulega wzmocnieniu dzięki rozgłosowi związania cieni. Ten karwasz niegdyś bla 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 bla. Okej, okay, dobra. Ci co, nakładając go, stracimy sporo odzyskiwania gotowości. Ale wiecie co, to jest nasz pierwszy taki legendarny, nazwijmy to, przedmiot. Więc może użyjmy go. This'll be fun. Okej, okay. Już od razu to dostałem. Ciekawe, jak można pracować nad tym rozgłosem jakiegoś artefaktu. Może po prostu wykorzystując go? I'll do it for the north. Okej, okay, zobaczmy. Dobra. Muszę to wyrzucić. Zdolności przedmiotu. Nie podczas walki. Chyba na odwrót, chyba tylko podczas walki, co? Raz przed odpoczynkiem użytkownik obrażeń minus 10%, wszystkie przez 40 sekund, plus 20% obrażeń przy trafieniu magiczne przez 30 sekund, okej. Okay. Let's be off. Więc myślę, że będziemy tego używać. Może się przyda. A może spróbujmy dodać zwrotce? Chyba nie. Dobra. Zobaczymy. Okej, dobra. W następnym odcinku idziemy do Rostai Letiana. Tak się to bodajże nazywało. Tak, do przystani. A mianowicie do wieży Zmierzchu. Tam spróbujemy aktywować tę wieżę. Zobaczymy, co trzeba będzie zrobić. Później dopiero udamy się do grobowego Asha w żelaznym domostwie i będziemy kontynuować nasze śledztwo dotyczące archontów. Okej. Okay.
Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!